mamy projekt PWSAT-2. Jest to projekt satelity budowanego przez Politechnikę Warszawską, przez studentów we współpracy z firmą Future Processing. No jest to model w skali 1:1, czyli to jest takie maleństwo, ale dużo potrafi. Jego najważniejszą misją jest przetestowanie takiego systemu, który pozwala na zejście satelity z orbity po zakończeniu jego misji. A chodzi o to, żeby nie zaśmiecał, nie zostawał na orbicie i nie niszczył innych satelitów. Więc budujemy taki system, który pozwoli na zejście z tej orbity i który później, jeżeli okaże się, że jest skuteczny, szybciej ten satelita schodzi, może być stosowany w kolejnych misjach. Ale to nie wszystko, ponieważ jesteśmy ambitnymi studentami, więc stwierdziliśmy, że przetestujemy jeszcze parę rzeczy. Między innymi właśnie czujnik słoneczny. Są to takie urządzenia, które są stosowane w systemach orientacji, czyli on wyznacza położenie na Słońcu, dzięki temu satelita wie, jak jest ustawiony, a jak musi się ustawić, żeby na przykład zrobić zdjęcie, czy otworzyć nasz żagiel. Do tego, jako że jesteśmy z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, najwięcej studentów jest mechaników, więc cała mechanika to jest prawie jest nasza. Są to na przykład zawiasy do otwierania paneli słonecznych. Jest to cały projekt struktury, oczywiście żagiel. A jeżeli chodzi o elektronikę, to tutaj mamy kolegę, który jest z elektroniki i który zrobił swoją własną płytkę systemu zasilania, która też jest jego pracą dyplomową. Natomiast reszta elektroniki głównie jest kupiona od firm, czyli to są podsystemy dostarczone. Natomiast jeżeli chodzi o software do naszej misji, to właśnie Future Processing pomaga nam jego stworzyć. Najpierw czeka nas integracja satelity, czyli złożenie wszystkich komponentów lotnych, kampania testowa, czyli przetestowanie wszystkiego, wystrzelenie, zabawa na orbicie. Chcemy dać możliwość, ze względu na to, że satelita będzie działał na częstotliwościach radioamatorskich, jest możliwość tego, żeby ludzie z całego świata mogli odbierać ten sygnał, mając nawet jakieś, powiedzmy, domowe, jeżeli jest radioamatorem, pasjonatem, ma jakiś sprzęt radiowy, który jest w stanie ten sygnał odebrać, więc chcemy angażować radioamatorów z całego świata, żeby mogli właśnie się komunikować z satelitą. No i później otwieramy żagiel, jeszcze parę zdjęć z otwarcia żagla, a potem już samodestrukcja. Natomiast w tym czasie planujemy już zacząć kolejny projekt.